Cześć, ja jestem Alessandro i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team. Po nieudanej przygodzie w drafcie wracamy do zwykłego futa. To co widzicie na waszych ekranach to jest czwarty skład, który sobie stworzyłem w przeciągu tych trzech miesięcy, kiedy nie oglądaliście tej serii na moim kanale. To jest oczywiście skład z włoskiej Serie A, złożony w większości, jak widzicie, z piłkarzy Juventusu. Tak więc może poczynając od bramki, Buffon oczywiście tutaj jedyny rozsądny wybór na tej pozycji. No jednak do niedawna jeszcze miałem kartę Matti Perina, który bronił całkiem źle. No ale tutaj Gianluigi Buffon to jest naprawdę klasa sama w sobie. 2,5 tysiąca monet kosztowała mnie ta karta. W obronie trójka naprawdę bardzo solidnych obrońców. No tak de facto brakuje w zasadzie tylko Giorgio Chiellini'ego, no ale jednak jego karta jest na razie zbyt droga, kosztuje grubo ponad 15 tysięcy monet. W obronie możecie oglądać Barcaliego, Manolasa oraz Bonucci'ego. Tutaj naprawdę Manolas spisuje się świetnie, zwłaszcza że ma bardzo wysokie tempo, 81, 85 obrony, 82 fizyczności, tak więc naprawdę karta bardzo godna polecenia, zwłaszcza że kosztuje jedyne 1400 monet, przynajmniej tak było w moim przypadku. Może teraz przejdę do skrzydeł. Tutaj oczywiście na prawym skrzydle również w zasadzie chyba najlepszy skrzydłowy z włoskiej Serie A, czyli Juan Cuadrado. Jego karta kosztowała aż 10 250 monet, no ale moi drodzy, ten piłkarz ma 93 tempa, 87 driblingu, 5 gwiazdek sztuczek, tak więc naprawdę no karta znakomita na lewej stronie. Tutaj na razie póki co mam Kwadwo Asamoa, no oczywiście nie tylko ze względu na sympatię do Juventusu i samego piłkarza, no myślę, że tutaj również Felipe Anderson nadawałby się na lewą flankę, no ale jak na razie tutaj to gańczyk występuje na tej pozycji, 4 gwiazdki sztuczek, tak więc naprawdę całkiem niezły skrzydłowy środek pola. Tutaj oczywiście Parolo, również bardzo dobry środkowy pomocnik, kosztował 1000 monet, no i tutaj Sami Khedira, piłkarz, którego chyba w najbliższym czasie sobie wymienię, ponieważ mimo że ma dobrą obronę i bardzo dobrą fizyczność, no to niestety jest wolny i to jego niskie tempo czasami naprawdę bardzo irytuje przed nimi. Tutaj oczywiście również kolejny znakomity zawodnik, czyli Pereira, Roberto Pereira, 4 gwiazdki sztuczek, 3700 kosztowała ta karta. No i spójrzmy, 85 tempa, 85 dribblingu, 81 strzałów, rozegrał już 29 spotkań w mojej drużynie, zdobył 11 bramek, tak więc naprawdę bardzo dobre statystyki w wykonaniu Argentyńczyka. No i z przodu dwójka jego rodaków, tak więc tutaj udało się uzyskać maksymalne zgranie, jeżeli chodzi o tę trójkę ofensywną. No oczywiście karty Iguaina przedstawiać nie muszę, to jest oczywiście ta karta niezupgrade'owana, ponieważ no rzecz jasna niektóre karty, takie jak właśnie Iguain, jak Dybala, jak Harry Kane i wielu, wielu innych, te karty zostały zupgrade'owane. No ja oczywiście posiadam jeszcze te karty z niższym overallem, tak więc tutaj chyba na 85 został zupgrade'owany overall Iguaina, no i chyba na 81 Dybali. Ja oczywiście również mam tą kartę niezupgrade'owaną, Paolo Dybali, no ale naprawdę ten zawodnik naprawdę robi wrażenie. Spójrzmy, w moim zespole 33 mecze, 19 goli, tak więc naprawdę całkiem, całkiem dobre tutaj statystyki w wykonaniu Argentyńczyka. No i właśnie tym składem rozegramy sobie pierwsze spotkanie, jednak zanim jeszcze to nastąpi, może jeszcze tutaj pokrótce pokażę wam inne moje składy, ponieważ tam również sporo się zmieniło. No rzecz jasna, jak pamiętacie, albo i nie pamiętacie z ostatniego odcinka, raczej ciężko to pamiętać, skoro ostatni nagrałem ponad 3 miesiące temu. Mam tutaj oczywiście 3 składy. Jeden to jest BPVA, drugi to jest BPL, trzeci to jest tak zwana Helvetia, gdzie w zamyśle miałem tutaj złożyć sobie skład zawodników o obywatelstwie szwajcarskim, no i tutaj oprzeć go o napastnika rodem z FC Bazylei, czyli Brilla Donalda Embolo. No jednak tutaj troszeczkę plany się pozmieniały, no jeżeli chodzi o ten skład z Helvetii, no to w zasadzie przekształcam go, a w zasadzie już w całości przekształciłem na skład z Bundesligi, tak więc tak w tym momencie on wygląda. No niewielu piłkarzy pozostało jeszcze z tego, co mieliście okazję oglądać ostatnio. No pozostał na przykład Luis Gustavo, pozostał Admir Mehmedi, no rzecz jasna w bramce Jan Sommer, w obronie tutaj jest Sead Kolasinac, jednak bardzo wielu piłkarzy tutaj się zmieniło. Na skrzydła postanowiłem tutaj postawić na Andre Schulle, 4 gwiazdki sztuczek, no i bardzo dobre tempo, dobry dribbling, no i dobry bardzo również strzał gracza Wolfsburga. Na prawe skrzydło powędrował Henning Mkhitaryan, jego karta była bardzo tania, no a naprawdę jest to bardzo solidny prawoskrzydłowy, w środku Mario Götze. No oczywiście Çalhanoğlu również był znakomitym zawodnikiem, no ale postanowiłem tutaj kupić kartę za 3300 monet właśnie Mario Götze. Do ataku jeszcze powędrował tutaj Javier Hernández, aczkolwiek jego w ostatnim moim składzie chyba miałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Na obronę tutaj, na obronie znalazło się dwóch zawodników Bayernu Monachium, czyli Javi Martinez i Mehdi Benatia. No niestety obaj mimo dosyć wysokiego overallu niestety mają niskie tempo i to również bardzo przeszkadza. Spójrzmy, 52 tylko w wykonaniu Martineza, 65 w wykonaniu Mehdiego Benati, tak więc no to jest słabo, powiem szczerze, i no i niestety przez
to, że mam wolnych obrońców, tracę sporo, sporo bramek. Prawa obrona, tutaj Łukasz Piszczek, 5200 monet kosztował Polak. No i naprawdę, jeżeli chodzi o prawą stronę obrony, no to jedna z najlepszych kart właśnie z Bundesligi. No i tutaj Kolasinac na razie pozostał jeszcze na lewej flance. Kosztował mnie dawno, dawno temu zaledwie 900 monet, no ale mam zamiar tutaj pozyskać sobie Ricardo Rodrigueza z Wolfsburga. No i tak więc przedstawia się mój skład. No w zasadzie jeszcze o nazwie Helvetia, no ale w zasadzie powinienem tutaj zmienić nazwę na przykład Bundesliga. No i jeszcze przechodzimy tutaj do dwóch składów. Pierwszy z nich to jest skład z BPL, w którym również nastąpiły spore zmiany. Przede wszystkim zmieniłem sobie formację na taką z dwoma ofensywnymi pomocnikami, 4-5-1, no i jak widzicie również kilka zmian tutaj nastąpiło. No obrona pozostała bez zmian, tutaj Okore i Ogbona, którzy spisują się całkiem nie najgorzej w bramce. Tima Howarda zastąpił Hugo Lloris, no i powiem szczerze, że Francuz to jest jeden z trzech najlepszych bramkarzy, myślę, obok Thibaut Courtois i Petra Czecha w całym fucie, jeżeli chodzi o BPL, naprawdę broni świetnie. W obronie tutaj wciąż pozostał Cholebas, natomiast na prawą stronę obrony tutaj powędrował Kyle Walker, również bardzo dobry prawy obrońca, 90 tempa, no tutaj naprawdę bardzo się przydaje. Na prawej flance tutaj Riyad Mahrez, który ostatnio robi wielką furorę w rzeczywistości w Barclays Premier League, no i postanowiłem kupić sobie tutaj jego kartę, kosztowała 5000 monet, no ale Riyad Mahrez w 6 meczach już zdołał 2 razy wpisać się na listę strzelców. Tutaj defensywny pomocnik, no to oczywiście wciąż jest Sheiku Kouyaté, jako ofensywni środkowi pomocnicy Christian Eriksen i Dimitri Payet, no ich kart również specjalnie przedstawiać nie trzeba. Na lewej stronie również zawodnik, którego wszyscy doskonale znają, czyli oczywiście Yannick Bolasie, 5 gwiazdek sztuczek, 88 tempa, no i bardzo tania karta, 1100 monet, no grzech było tego piłkarza nie sobie nie zakupić. No i w ataku na razie to jest takie wyjście tymczasowe, chociaż już 13 meczów rozegrał, Aleksandr Pato, no zapłaciłem za niego kartę bardzo dużo monet, 12,5 tysiąca, no ale to oczywiście było w momencie, kiedy w zasadzie Pato dopiero co przechodził do zespołu Chelsea. Spójrzmy w ogóle, jak w tym momencie ile możemy uzyskać ewentualnie za sprzedaży karty Aleksandr Pato. No spójrzmy już tutaj, bardzo, bardzo ta cena spadła, tak więc no Aleksandr Pato oczywiście na razie furory w rzeczywistości w Chelsea nie robi, stąd też taka, a nie inna cena jego karty. No oczywiście ja tutaj w ataku myślę, że chciałbym postawić w najbliższej przyszłości na Vardiego, no ale zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się rozwinie. No i na koniec tutaj oczywiście tego przedstawiania składów jeszcze czas na BBVA, tutaj również sporo, sporo naprawdę zmian. Przede wszystkim defensywa, tutaj Jose Gaya, on oczywiście już był, nie wiem czy był Diego Alves, czy jeszcze widzieli Miguela Moje, no w każdym razie zakupiłem sobie bramkarza Walencji, jeżeli tego nie pokazywałem, no to właśnie teraz w tym momencie to pokazuję. Mark Bartrand cały czas tutaj w obronie pozostaje. Dokupiłem sobie również Jeremiego Mathieu. Myślę, że 1000 monet to była bardzo dobra oferta za kogoś, kto ma przecież 84 obrony, 82 fizyczności, 76 tempa i ma prawie 190 cm wzrostu, tak więc taki obrońca naprawdę jest całkiem w porządku. Na prawą flankę w miejsce Demarcosa, na prawą obronę w miejsce Demarcosa powędrował Danilo, w środku tutaj Ivan Rakitic w miejsce Kovacicza. No Rakitic naprawdę bardzo dobry zawodnik ze świetnym strzałem, niejednokrotnie udawało się strzelać tym zawodnikiem celnie z dystansu, czy nawet zdobywać bramki, bo już 3 gole w tym sezonie w barwach mojego zespołu strzelił. To samo Dani Parejo, on tutaj już w tym sezonie strzelił dla mojego zespołu w 57 meczach 17 bramek, tak więc również warto strzelać tym piłkarzem z dystansu, ponieważ no strzały ma czasami naprawdę niesamowite. W środku oczywiście wciąż niezmienny Grzegorz Krychowiak, 82 overola, tego piłkarza sprowadziłem sobie już dawno. No i również mamy tutaj nowych skrzydłowych, chyba Konopiankę już widzieliście, 4 gwiazdki sztuczek, 92 tempa, 84 driblingu, również znakomity piłkarz. Na prawą flankę tutaj powędrował Carlos Vela, również 4 gwiazdki sztuczek, 86 tempa, 84 driblingu. No i w ataku w miejsce Nordina Amrabata powędrował zawodnik, który oczywiście w kadrze Atletico Madrid już nie figuruje. Ten zawodnik za wielkie pieniądze przeszedł do Chin, no ale jego karta naprawdę całkiem przyzwoita. No i tutaj oczywiście również jeszcze ten skład będę troszeczkę zmieniał, ale na razie tak on właśnie wygląda. Zatem poszukamy sobie teraz pierwszego przeciwnika. No a przypominam oczywiście, że jestem w lidze trzeciej, tak wygląda moja sytuacja w tym momencie w tej lidze, tak więc za chwilkę sobie zobaczymy, proszę bardzo, 7 punktów, no tak więc ostatnie 2 mecze mi zostały, no mój bilans niestety nie jest zbyt dobry, tak więc no trzeba wygrać 2 ostatnie mecze, żeby w ogóle tutaj w tej lidze trzeciej pozostać, tak więc
składem z Serie A rozegramy sobie pierwsze spotkanie, no i za chwilkę poszukamy sobie przeciwnika, proszę bardzo, tutaj wszystko już jest gotowe. No, będę tutaj polował oczywiście na tą zupgrade'owaną kartę Paulo Dybali, no ale naprawdę Argentyńczyk, jego karta bardzo mi się podoba, no bo naprawdę to jest zawodnik, który tutaj potrafi wygrywać spotkania. Zobaczymy, jak spisze się w tym spotkaniu, tak więc ja sobie poszukam przeciwnika i widzimy się już na prezentacji składu rywala. No i proszę bardzo, mamy wylosowanego pierwszego przeciwnika, spójrzmy tutaj skład z Bundesligi, z Robertem Lewandowskim, Arturo Vidalem, no naprawdę bardzo, bardzo silna jedenastka, również tutaj Aubameyang w ataku, Miller za nimi na skrzydłach, Bellarabi oraz André Schürrle na bokach obrony, Piszczek oraz Rodriguez w środku, Boateng oraz Naldo, tak więc no naprawdę tutaj silny zespół sobie stworzył mój przeciwnik, no ale jest to przeciwnik, myślę, przynajmniej ten jego skład nie jakiś, nie w moim zasięgu, nie ma tutaj żadnych informów, żadnych toty i tak dalej, tak więc myślę, że uda mi się z tym składem sobie poradzić, no i oczywiście tutaj jak widzicie w centrum uwagi Thomas Miller i Roberto Pereira, tak więc rozpoczynamy pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku. Okazja, Roberto Pereira, pierwsze uderzenie, no nie, niestety niecelnie. Mogłem próbować technicznego strzału Argentyńczykiem, no ale zdecydowałem się na uderzenie siłowe i to nie było dobre rozwiązanie. Uwaga, jest dobre podanie, Higuain, to jest sam na sam, Higuain, jak to wykończy Higuain? Jeszcze Dybala z dobitką, no nie, niestety nie ma bramki, ależ to była okazja, to powinno być 1-0. No mogłem troszkę więcej zachować zimnej krwi przy tej dobitce Paulo Dybalom, no ale niestety, no troszkę tutaj zdecydowałem się na strzał i to był błąd. Uwaga, bo jest teraz bardzo niebezpiecznie w polu karnym, no i niestety tracimy bramkę w doliczonym czasie pierwszej połowy, autorem gola chyba jest Thomas Miller, tak mi się przynajmniej wydaje, że to ofensywny pomocnik Bayernu Monachium teraz strzela mi bramkę. Zobaczmy jeszcze na powtórkę tej sytuacji, no tutaj oczywiście powinienem bardziej agresywnie zaatakować Lewandowskiego, tutaj dogranie, no i niestety stracony gol, tak jest, to Thomas Miller w doliczonym czasie pierwszej połowy strzelam gola do szatni. Uwaga, jest dobre podanie, czy to będzie 1-1, tak jest! Jednak nie, matko święta, jak to mogło nie wpaść, przecież to była idealna okazja dla Roberto Pereiry na wyrównanie, no tak dobry zawodnik nie powinien marnować takiej okazji, a może powinienem bardziej strzelać technicznie tym zawodnikiem, no i niestety moi drodzy to jest 2-0, Pierre-Emerick Aubameyang, no niestety kolejne złe wybory w obronie, no i tutaj reprezentant Gabonu strzela nam gola numer 2, no będzie już bardzo ciężko, no przypominam, że muszę oczywiście wygrać obydwa spotkania, aby tutaj jeszcze pozostać w lidze trzeciej, no ja jeszcze oczywiście spróbuję to zrobić, no jednak sytuacja już staje się beznadziejna, spójrzmy tutaj na powtórkę tej sytuacji, Lewandowski po raz kolejny uwikłany w tę akcję, no i strzał, Aubameyanga nie dał rady zablokować tego uderzenia, Leonardo Bonucci, no i w taki oto sposób tracimy drugiego gola. No i jeszcze tutaj piłka przed pole karne do dobrze ustawionego Asamoaha. Asamoah strzela, ależ to był dobry strzał. No na szczęście Jan Sommer sobie z tym uderzeniem reprezentanta Gany poradził. Jeszcze raz spróbujmy zagrać piłkę w tamten sektor. Jeszcze raz spróbujmy uderzenia. Tym razem jest okazja, czy to będzie gol? Jeszcze było groźnie, no ale to będzie chyba corner. Piłka jeszcze odbita od chyba Naldo. Tak więc moi drodzy, no niestety to już jest koniec. Przegrywamy 0-2 mimo kilku naprawdę ciekawych sytuacji. No przeciwnik dzisiaj był skuteczniejszy pod moją bramką. Spójrzmy sobie jeszcze na oceny. Marco Parolo to jest najlepszy zawodnik w mojej drużynie. No bardzo słabo dzisiaj zagrali i Asamoah i Cuadrado. Również beznadziejna obrona. No i Paulo Dybala, który również dzisiaj, mimo że były momentami widoczne, no niestety nie rozegrał dobrego spotkania, zatem no niestety spadamy do Ligi Czwartej, to już jest pewne, już nie będziemy w stanie się utrzymać. Spójrzmy tutaj, no 7 punktów jeszcze możemy zdobyć 3, tak więc maksymalnie możemy mieć tych punktów 10, a do utrzymania potrzeba punktów 12, tak więc no cóż, kolejne spotkanie, które rozegramy sobie, będzie już niestety w Lidze Czwartej. Tak więc moi drodzy, kolejne spotkanie rozegramy sobie składem z Ligi Hiszpańskiej, no i zobaczymy jak on się tutaj spisze. Rozpoczynamy zmagania w Lidze Czwartej, to jest chyba mój czwarty sezon w tej lidze, no oczywiście pasowałoby to już w pierwszym sezonie od razu awansować do Ligi Trzeciej. Raz nawet udało mi się prawie awansować do Ligi Drugiej, wystarczyło odnieść jedno zwycięstwo, no ja w tamtym meczu pamiętam zremisowałem, no i niestety koniec końców nie awansowałem, no teraz niestety zdarzył mi się spadek do Ligi Czwartej, no ale postaramy się szybko awansować. Żeby to uczynić, musimy oczywiście wygrać szybko kilka spotkań, no i uzyskać te 16 punktów, które da nam awans z powrotem do trzeciej ligi, tak więc zapraszam na kolejne spotkanie w tym razem w Lidze Czwartej. Tak więc moi drodzy, przypominam, gramy składem z BBVA, a zobaczmy kogo ma dzisiaj nasz przeciwnik. No jak w większości przypadków jest to skład z BPL, skład dobrze mi znany, ponieważ takich obrońców jak Kompany czy Otamendi ma naprawdę bardzo wielu graczy w bramce, bardzo dobry golkiper, którym jest Petr Čech, na skrzydłach szybcy tutaj Willian oraz Pedro, no tutaj przed nimi Dawid Silva, no i w ataku również dwójka bardzo dobrych zawodników, czyli Alexis Sanchez oraz Diego Costa. Pierwsza okazja, znakomite podanie!
Jackson Martinez to teraz zrobi świetne zagranie. Jest okazja, Krychowiak! No po raz kolejny za mocno. Matko Boska, co jest z tymi strzałami? Nie, przepraszam, to Rakitic. A nie, Krychowiak jednak. To Polak uderzał. No ja wiem, że on nie ma strzałów na poziomie 90, no ale... Tutaj taki prosty strzał powinien być oddany celny. No tutaj nie może być tak, że piłka lekko uderzona ląduje gdzieś w trybunach. To jest Alexis Sanchez, niebezpiecznie. Dobra interwencja po raz kolejny Diego Alvesa. To druga dobra parada brazylijskiego golkipera Valencji w tym spotkaniu. No po raz kolejny ten przeciwnik starał się strzałem z dystansu zaskoczyć mojego golkipera. No na szczęście udało się tutaj Brazylijczykowi dobrze interweniować. Jeszcze piłka przed pole karne. No tutaj przeciwnik nie doszedł. Rusza Carlos Vela. Carlos Vela, no niestety nie odebraliśmy piłki przeciwnikowi. To można zdrowo kosztować. Uwaga, przeciwnik zbiega do środka swoim piłkarzem. No i po raz kolejny strzela. No ale tutaj dobrze dysponowany naprawdę jest Diego Alves dzisiejszego dnia. Teraz jest strata Carlos Vela. Carlos Vela, dobre podanie. Krychowiak potężnie i to jest bramka. 1-0. Grzegorz Krychowiak, no w końcu udało się zaskoczyć bramkarza rywali. No i defensywny pomocnik Sevilla, rodem z Polski, teraz trafia do siatki. Spójrzmy, dobre zagranie od Veli. No i strzał tutaj lewą nogą Krychowiaka tuż przy słupku, bardzo ładny. No i mamy w końcu prowadzenie 1-0. 39 minuta, no było tych akcji tutaj naprawdę bez liku. I w końcu jedna z nich przyniosła prowadzenie. Boga, teraz dobre podanie jest Jackson Martinez. Martinez, ależ to zrobił. I to jest 2-0. Piękna podcinka. No tutaj nie wiedziałem, że coś takiego uda się wykonać. No ale jednak się udało. I to jest 2-0. No miał dzisiaj już jedną świetną sytuację Jackson Martinez, którą zmarnował. No teraz zachował się niczym rasowy lis pola karnego. Zawodnik, który, tak jak już mówiłem na początku odcinka, za wielkie pieniądze trafił do Ligi Chińskiej. No i spójrzmy, ależ to zrobił kapitalnie nad wychodzącym Petrem Czechem. No to mi się udało, musicie przyznać. Mamy 2-0. Uwaga, jest niebezpiecznie. Jest piłka przed polem karnym. No i to jest niestety bramka. Bramka strzelona z dystansu przez lewoskrzydłowego mojego rywala, czyli Pedro, piłkarza Chelsea. No naprawdę ładnie uderzył tutaj. Widać, że to był strzał techniczny, że to nie było uderzenie na siłę. No troszkę tutaj oczywiście zbyt nonszalancko starałem się rozegrać tą piłkę. No i prowadzimy już niestety tylko jednym golem. No musimy tutaj uważać, bo przeciwnik naprawdę wziął się do pracy. Vela, dobre zagranie. Krychowiak potężnie. I to jest 3-1. Ależ dzisiaj ustawiona noga Grzegorza Krychowiaka, piękny strzał i drugi gol Polaka. No bardzo rzadko, powiem szczerze, zdarza się, aby tutaj Polak zdobył dwie bramki w jednym meczu. No a teraz oczywiście uderzył kapitalnie, dobra rozegrana tutaj, kolejna asysta dla niego Parejo. No i za 16 strzał, odbita jeszcze piłka, jak widzicie, od słupka wpada do siatki. Mamy 3-1, no i to już oczywiście oznacza, że to spotkanie raczej na spokojnie mamy wygrane. Nasz zawodnik, jeszcze podanie, matko święta, czy to by jest rzut rożny, czy to była jednak strzał niecelny. No jednak to był strzał niecelny Jacksona Martineza. No ale koniec końców wygrywamy w dzisiejszym spotkaniu 3-1. Spójrzmy sobie jeszcze na statystyki. No oczywiście nie muszę mówić, że to Grzegorz Krychowiak piłkarzem meczu, dwa trafienia tutaj Polaka, jeden gol Jacksona Martineza, dwie asysty zaliczył Dani Parejo, jedną Carlos Vela. Tak więc naprawdę dobry mecz. No i tak jak już tak jak sobie założyłem przed tym meczem, pierwsze spotkanie w lidze czwartej, udało nam się wygrać. A zatem, moi drodzy, kolejne spotkanie rozegramy sobie nowym składem z BPL. Jak widzicie, na początku odcinka przedstawiałem wam ten skład, tak więc zobaczymy, jak on tutaj się spisze, czy będziemy mieli kolejne 3 punkty. Za chwilkę się o tym przekonamy. No tutaj mam pewne wątpliwości, czy trzymać w składzie jeszcze Pato, czy może kupić sobie jakąś inną kartę. Jeżeli macie oczywiście jakieś typy co do ciekawych zawodników, których ewentualnie mogę sobie zakupić, no to śmiało piszcie w komentarzach. No Pato oczywiście już nie będzie grał, myślę, jakoś bardzo dobrze. No i również kwota, którego za nią zapłaciłem, raczej mi się nie zwróci. Tak więc no może jakąś inną ciekawą kartę, może właśnie Jamie Vardy, może warto zbierać sobie monety na kartę tego zawodnika. No może jakaś inna karta, może Diego Costa na przykład, może właśnie Alexis Sanchez. No piszcie oczywiście w komentarzu, kogo polecacie mi na napastnika do Ligi Angielskiej. Zatem tym razem zobaczmy, jaki skład tutaj ma nasz przeciwnik. Tym razem, proszę bardzo, Serie A. Tutaj czwórka obrońców Juventusu. Bramkarz Buffon w pomocy Nainggolan, Pjanic, Higuain, Callejon oraz Dries Mertens. No i w ataku tutaj Carlos Tevez. No nie ma tutaj zgrania, no jest tylko zgranie z Higuainem, jeżeli chodzi o Carlosa Teveza, natomiast dwójka skrzydłowych, a raczej ofensywnych środkowych pomocników, nie ma zgrania z Argentyńczykiem. No ale to jest naprawdę znakomity zawodnik. No i gramy tym razem na Allianz Arenie. No i za chwilkę przekonamy się, czy uda się wygrać drugie spotkanie z rzędu. Mój zawodnik, teraz Yannick Bolasie, 5 gwiazdek sztuczek, spójrzmy, kapitalnie to zrobił Bolasie, potężnie nad poprzeczką. Niebezpiecznie w polu karnym, no jest już sam na sam. No i co?
Niestety, 0 do 1, tutaj Jose Callejon na liście strzelców, no pogubiliśmy się troszkę we własnym polu karnym, 29 minuta, no i przegrywamy, spójrzmy tutaj na tę akcję, Dries Mertens, no oczywiście robiłem wszystko, żeby po prostu nie falować w polu karnym, myślałem, że uda się gdzieś tam jeszcze tę piłkę przenieść, no niestety się nie udało, tak więc Jose Callejon, gracz Napoli, 29 minuta i przegrywamy 0 do 1. Tevez jest naprawdę szybki, jeszcze podanie, no i znakomita interwencja, ależ ryzykowny był ten ślizg Angelo Ogbonu w polu karnym, no mógł skończyć się rzutem karnym, na szczęście tak się nie stało. Teraz do rusza teraz rozpędzony tutaj Yannick Bolasie, to jest sam na sam Yannick Bolasie, nie ma bramki, jeszcze do jeszcze strzał tutaj lobem, no nie, mogłem tutaj próbować technicznego strzału. Aleksandre Pato nie zdążył z tą dobitką, no troszkę za późno, niestety za późno uderzyłem piłkę, no chciałem tuż przed bramkarzem technicznie, bo to jest niemal pewny gwarant gola, niestety nie tym razem. Kujate, środkowa strefa boiska, Kujate, ładnie teraz pokazuje się Pato, do niego zagranie, jest Aleksandre Pato, jeszcze spróbujmy fake shota, Pato zbiega do środka. Tak jest, moi drodzy, to jest jedenastka, mamy rzut karny w końcówce pierwszej połowy, faulowany Pato przez Chiellini'ego, tak więc opłacało się tutaj zrobić tego fake shota, no i sam poszkodowany tutaj podejdzie do wykonania tego rzutu karnego. A nie, przepraszam, to jednak Dimitri Payet tutaj wykonał tę jedenastkę, no spróbujmy, mam nadzieję, że to będzie pewny gol. Dimitri Payet, tak jest, 1-1, pewny strzał Francuza, no i mamy wyrównanie w końcówce pierwszej połowy, wracamy do gry, zupełnie w inną stronę rzucił się Gianluigi Buffon, no i Dimitri Payet trafia do siatki, zatem no udaje się po kilku dobrych sytuacjach w końcu odzyskać tutaj remis, no i mamy 1-1. Ależ teraz popełniamy głupi błąd, jest okazja, Ziyech, co zrobi, niestety. Nie ma gola, no myślałem, że piłka wpadła przy słupku, a tu kolejna doskonała okazja, którą mój przeciwnik zmarnował po moim głupim błędzie w defensywie zawodnika, uwaga, teraz niebezpiecznie, no i to jest niestety gol, to jest gol, będzie to widać prawdopodobnie w powtórce na zasadzie goal line, tutaj Mira Lempjanic, no zobaczmy sobie jeszcze na powtórkę, spójrzmy tutaj, Mira Lempjanic, piłka odbita od poprzeczki, strzał techniczny, no i zdaniem gry piłka za linią. No za chwilkę pewnie w najbliższym czasie będziemy mieli powtórkę na zasadzie technologii goal line, no i tam przekonamy się, że rzeczywiście piłka do siatki wpadła, ponieważ no raczej gra w takich przypadkach się nie myli. Ależ kapitalna interwencja, no ale przy tej dobitce już bezradny Igor Oris, 3-1, niestety Carlos Tevez na liście strzelców. No i tutaj naprawdę komplikuje się bardzo nasza sytuacja po tym trzecim golu dla przeciwnika. No po raz kolejny tutaj kontratak, no i już nie udało się uchronić. Robił co mógł tutaj naprawdę Igor Loris przed własną bramką, no ale nie był w stanie uchronić naszego zespołu przed utratą gola. Staram się, aby tak się działo. Uwaga, teraz niebezpiecznie. 4-1. No też jeden z moich piłkarzy, taki, nawet taki siłacz jak Kujate, nie był w stanie odebrać piłki Tevezowi. No i spójrzmy, tutaj robiłem wszystko co mogłem po raz kolejny. No Kujate, piłkarz dużo silniejszy przecież niż Carlos Tevez, ale mimo wszystko strzał Argentyńczyka wpada do siatki. Eriksen, tak jest. Jest 4-2 w końcówce, techniczne uderzenie, no bardzo dobre wyjście, kiedy w ogóle bramkarz wychodzi z bramki. No lob był zbyt ryzykowny, mógł zakończyć się niecelnym strzałem, no a ten techniczny strzał Christiana Eriksena celny, spójrzmy tutaj, jest strzał zza pola karnego, przeciwnik wyszedł daleko bramkarzem, no i wykorzystał to filigranowy Duńczyk, no ale to jest niestety tylko gol honorowy, ponieważ no już mamy w tym momencie wciąż dwa gole straty, tak więc na pewno już tego wyniku nie uda nam się uratować i to będzie pierwsza porażka w lidze czwartej. Nie, to jest niemożliwe. Nie mówcie, że to jest gol. No, co teraz zrobił Okore? To ja tego naprawdę nie rozumiem. Zobaczymy sobie powtórce. Tutaj Carlos Tevez gdzieś tam jeszcze wmieszał się, dołożył nogę. Zmylił zupełnie mojego golkipera. No, spójrzmy. No, miał całkowitą kontrolę nad piłką tutaj Okore. Ja nie wiem, co teraz duński obrońca Aston Villa uczynił. No i Carlos Tevez tutaj w 90 minucie jeszcze zdobywa gola. To jest jego trzecia bramka w tym meczu. No i niestety przegrywamy już 2-5. No i takim wynikiem, moi drodzy, kończy się to spotkanie. Tak więc naprawdę duży zawód sprawili dzisiaj moi zawodnicy. Ten skład z BPL, który myślałem, że zagra dużo lepiej, zwłaszcza kiedy zdobyliśmy wyrównującego gola. No niestety spójrzmy tutaj, gol Eriksena, gol również Dimitri Payeta, asysta Pato. No i to wszystko, jeżeli chodzi o nasz zespół. Przegrywamy wysoko 5
do 2. No tak więc, moi drodzy, jak widzieliście, bilans tego odcinka to była jedna, to było jedno zwycięstwo i dwie porażki, tak więc no musimy tutaj oczywiście wygrywać kolejne mecze, aby awansować z powrotem do Ligi Trzeciej. No oczywiście jeszcze, tak jak już prosiłem was wcześniej, śmiało piszcie w komentarzach, jakie karty jeszcze ewentualnie mogę zakupić do moich składów. No myślę, że tutaj, aby tutaj pozbyć się tych dwóch obrońców, Okora oraz Ogbon, no i zastąpić ich dużo lepszymi piłkarzami, takimi jak na przykład Laurent Kościelny czy Gary Cahill, no i również tutaj w składach Serie A czy BBVA również przydałyby się jakieś zmiany, zatem śmiało piszcie w komentarzach. A w dzisiejszym odcinku Futa to już wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro. Kolejny odcinek z Football Managera. Żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie, cześć!